Mariusz Rudziński, firma Syngenta Polska. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana Bogdana Dzielińskiego w miejscowości Chrostowo-Zalesie w województwie mazowieckim, w którym to od wielu lat stosowane są rozwiązania marki Syngenta. Pierwszym produktem, który został użyty na tym polu, jest herbicyd zbożowy Axial Complete Pack. Axial Complete Pack jest to fizyczny pak, w skład którego wchodzą dwa produkty spakowane fizycznie w kartonie. Do tych produktów należą Axial Complete 50 EC oraz produkt Winnetou 20 WG. Taka ilość obu tych produktów stanowi dawkę na 2 hektary opryskiwanej powierzchni. Produkt zawiera 3 substancje aktywne, które zostały tak skomponowane, aby w optymalny sposób zabezpieczyć rośliny przede wszystkim miotło zbożowe oraz owsem głuchym, ale to też bardzo skuteczne rozwiązanie w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, zwłaszcza tych ekspansywnych, górujących nad łanem, takich jak przytulia, czepna czy też rumian polny. Ponadto produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, tych nisko piętrzących się, takich jak jasnota purpurowa czy też fiołek polny. Kolejnym produktem, który został użyty na tym polu, jest Turbo Pack, który jest kompletnym rozwiązaniem fungicydowym dedykowanym na pierwszy zabieg wiosenny w zbożach. Fenpropidyna, jeden ze składników Turbo Packu, oznacza się właściwościami systemicznymi oraz interwencyjnymi, a jej najważniejszą cechą jest wysoka skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego, zarówno zapobiegawczo, jak i w momencie wystąpienia oznak infekcji na plantacji. Dzięki tym właściwościom fenpropidyna jest bardzo ważnym elementem w strategii zwalczania mączniaka prawdziwego w zbożach. Przejdźmy do drugiego zabiegu fungicydowego, do którego został użyty Amistar ProPak. Pakiet ten zapewnia skuteczną ochronę liścia flagowego dzięki kombinacji dwóch substancji aktywnych, które charakteryzują się odmiennymi mechanizmami działania. Tymi substancjami są azoksystrobina oraz protokonazol. Dzięki temu połączeniu produkt skutecznie zwalcza oraz też zapobiega występowaniu wielu chorób grzybowych w fazie liścia flagowego. Do tych chorób zaliczamy m.in. brunatną plamistość liści, septoriozę paskowaną liści pszenicy czy też rdzę żółtą zbóż. Amistar ProPak może być stosowany szeroko we wszystkich zbożach zimnych oraz jarych, ale też posiada rejestrację w rzepaku i jest doskonałym rozwiązaniem w zwalczaniu takich chorób jak zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych czy też szara pleśń.